Także tak, na spokojnie, jak tutaj zawsze nie wiedzą jak zacząć, to tak tu coś leży, nie? Słuchajcie. I tak, zwykle, to jest Konrad, mój kolega. On parę rzeczy fajnych ogarnia. Jak się kiedyś zgodzi, to mu zrobię reklamę jego firmy, tylko na razie nie ogarnia chyba z rok do przodu tematu. Także taki temat. Ten gościu kupił Teslę, ty masz trójkę, tak? Wziął w leasing Teslę. No, kupił, dobra, wy wszyscy kupujecie, nie? Wziął w leasing Teslę. I tak, jedzie sobie na wakacje. Nieważne gdzie sobie jedzie, ale mówi, że jakieś 2,5 tysiąca kilometrów chce tym zrobić. Dokładnie. I właśnie po to, bo mój sprzęt mu się przyda, bo tak, to jest taka mobilna ładowarka. Słuchajcie, trzymaj pan. Tutaj mamy właśnie taki zestaw, wepnij tu wszystko, o. A tutaj mamy zapnij się wszędzie, o, może tak powiem. I to się nie musi przydać, ale może się przydać właśnie. Także w opisie filmu wam wrzucę link do tematu, bo mam od tej firmy dwie ładowarki Green Wallboxa. I tak, ale taki ciekawszy temat, ładowarka, jak ładowarka, będzie wszystko filmu. Mówię tak, na początku roku mniej więcej ty tą Teslę nabyłeś i ja, no, no w mniej grudniu, więcej, nie? W grudniu. Powiedz mi, ile ty zrobiłeś kilometrów do tego czasu. Do tej pory 146 tysięcy. No. Da się? Da się. Właśnie moja Tesla niestety kończy gwarancję, więc trzeba będzie się jej pozbyć. Teraz będzie prawda. Teraz tak, jeżeli chodzi o degradację baterii, no to z aplikacji Tesli pokazuje w okolicach 11,7. Realnie myślę, że jest około 15%. Mimo wszystko, powiem tak, na to traktowanie baterii, jakie jest u mnie, myślę, no, że Tomek może... Bardzo ciężkie traktowanie. On się przesiadł z Infinity. Może potwierdzić, że bateria w Tesli ma przewaloność. Tomek w każdym jednym moim urządzeniu na baterię. Ja po prostu nie patrzę na zalecane ładowania, tylko jak jest prąd, to się po prostu ładuje. Jak nie ma, no to ma problem, jedziemy na żółwiku, no i jedziemy. Ty na tym odpocznie zestawię akurat. Zobaczymy, no kierunek jest, że tak powiem, niestety nasze kochane zimne polskie morze, zobaczymy. Zobaczymy jak jest z ładowarkami, także może gdzieś tam... Lepiej coś takiego mieć w zanadrzu, niż się tam drapać po głowie. Tak, coś, co nie... prawda agregatu jeszcze nie kupiłem, bo nie miałem takiej potrzeby. I widziałem ostatnio chyba na jakimś chińskim filmie, nie? Gościem był zapięty na haka, nie? I ten film robi furorę normalnie. Tak, tylko... Ale wszystko sobie ogarnia z tego agregatu. Na camping normalnie, prąd dla siebie, do gotowania. Tak, tylko że nasza niestety europejska Tesla ma zablokowany, że jeżeli jest jakikolwiek port ładowania jest otwarty, no to z automatu nie poda. Ty właśnie zastanawiałem się właśnie, jak on jedzie, nie? No nie może. Musi mieć albo prawdopodobnie jest to rynek amerykański, kanadyjski i tam prawdopodobnie jest taka opcja z tego, co gdzieś tam zasłyszałem. U nas na pewno w Europie takiej opcji nie ma. Mało tego, u nas każde nieautoryzowane odkręcenie, już teraz widziałem nawet, że Tesla się wycwaniła, jak moja była na serwisie, wycwaniła się, jeżeli chodzi o śrubki. Śrubki również są podklejane na kleju. O. I znaczone markerem, żeby wiedzieli, czyli już jak to nasi mówią, tu byli. Nasi tu byli, więc no. Ogólnie zobaczymy, jak to będzie. Jakby gdzieś tam trzeba było mnie gdzieś tam podratować, to będziemy... Zawsze jest. No miało być o jednym, wyszło o innym, ale to jest takie ogólne i... No i tyle, słuchajcie, także szerokości, miłych wakacji. Dziękuję. Lecimy z tematem dalej.